Witam w kolejnym programie Minął Tydzień. Rozmawiamy dzisiaj w trójkę. Kolega Adam Śmiech z Pabianic, Przemysław Piasta z Poznania i Jan Engelgard z Warszawy. Proszę panów, w minionym tygodniu mieliśmy, nazwijmy to, dwa wydarzenia, które przykuły przynajmniej moją uwagę, ale chyba nie tylko. Pierwsza to jest oczywiście debata w Sejmie na temat przedłużenia stanu wyjątkowego w strefie przygranicznej oraz podgatowka do tej debaty, jaką była konferencja prasowa ministrów Błaszczaka i Kamińskiego, którzy pokazali, co tam jest w telefonach imigrantów czy uchodźców, co oni znaleźli. No i to wywołało olbrzymią burzę. To jest pierwszy temat, drugi to oczywiście wybory w Niemczech, ale zaczynamy od pierwszego tematu. Proszę panów, już na łamach myśli ukazały się pewne komentarze, na przykład kolega Piasta pisał o osiągnięciu pewnego dna, jeżeli chodzi o poziom tej dyskusji wokół tej sprawy, no ale możemy pociągnąć temat dalej, bo w Sejmie jednak przedłużono ten stan wyjątkowy, przypomnę, głosami oczywiście Zjednoczonej Prawicy, ale i Konfederacja głosowała za tym i Kukiz. Ale przy okazji mieliśmy cyrk w Sejmie związany nie tylko z tym, ale również przypomniano sprawę tejże konferencji prasowej. Czy doszliśmy do jakiegoś poziomu absurdu, czy to jest jakaś poważna sprawa? Ponieważ kolega Piasta na ten temat już wypowiadał się na myśli, no to od niego zaczniemy. Od tej konferencji z Krową czy też z Klaczą, bo tutaj zdania są podzielone. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, tak się składa, że kiedyś hodowałem konie i tutaj nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, co za zwierzę występuje na tym filmie. Zresztą nie przyglądałem się szczególnie bacznie. Natomiast redaktor naczelny słusznie wskazał na to, że to dno zostało osiągnięte. Mam wrażenie, że to dno zostało osiągnięte przez polską politykę już jakiś czas temu, a teraz politycy ambitnie wkąpują się głębiej, tak jak mieli dokopać się do środka ziemi. No tutaj ministrowie Błaszczak i Kamiński zrobili wiele, aby no ich postrzeganie na arenie międzynarodowej i polskiej nie było przesadnie poważne. Doceńmy to, że wnieśli aspekt humorystyczny do naszego smutnego na co dzień życia politycznego. No i faktycznie zostali dostrzeżeni nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo taka konferencja, kiedy no tutaj dwaj konstytucyjni ministrowie pokazują zdjęcie, na którym wyraźnie widać, jak mężczyzna uprawia stosunki seksualne ze zwierzęciem. Nie wiemy, czy to krowa, czy to koni, nie będziemy tego rozstrzygać. Rzeczywiście jest ewenementem, to jest takie nową w skali światowej. No i byłoby to znacznie zabawniejsze, gdyby nie dotyczyło Polski, byśmy wtedy mogli się śmiać do rozpuku. No a tak to jest odrobinę zabawne, ale bardziej zdecydowanie tragiczne. Szanowni Państwo, jaki jest koń, każdy widzi, tak i co ministrowie zrobili, też każdy widzi. Nie wiem, czy ktoś im to doradził. Nie wiem, czy sami wpadli na ten błyskotliwy pomysł, no ale w normalnych warunkach takie wystąpienie powinno zakończyć raz na zawsze ich karierę polityczną. Pomijając już fakt, że jest to samo w sobie ewidentne przestępstwo, tak, ponieważ no, propagacja tego typu treści pornograficznych jest w Polsce słusznie zresztą penalizowana i powinna być penalizowana i ministrowie powinni odpowiedzieć karnie za to, co zaprezentowali na konferencji prasowej. Jak domniemuję, intencja była taka, aby wskazać, jak ci imigranci, którzy do Polski chcą się dostać, są niebezpieczni i groźni. No wyszło odwrotnie, wyszło wręcz komicznie, można powiedzieć. Okazało się zresztą, że to zdjęcie to nie jest zdjęcie wykonane przez imigranta, tylko jest to fragment jakiegoś starszego filmu tego typu, który krąży gdzieś w sieci. Czujni dziennikarze związani z lewicową stroną od razu to wykryli, co zresztą też świadczy o tym, że mają orientację w tym temacie, no to też jest, wystawia im swego rodzaju świadectwo. Szanowni Państwo, to troszkę trudno nie śmieszkować przy tym śmiesznym temacie, przy tym strasznym temacie, przy tym poważnym temacie, ale rzeczywiście ten aspekt śmieszności jest niemożliwy tutaj do pominięcia. No jest śmieszność naszego państwa, tak, śmieszność instytucji tego państwa, no ale jednak pozostaje ona śmiesznością. No i szanowni Państwo, oto ministrowie chcieli zrobić tło, przerażające tło do przedłużenia stanu wyjątkowego, tak jakby to tło było do czegokolwiek potrzebne. W gruncie rzeczy wystarczyłoby najprostsze uzasadnienie, że po prostu Polska nie radzi sobie na wschodniej granicy, bo w istocie rzeczy tak jest, wymaga to pewnych nadzwyczajnych kroków. Wystarczyłoby uzasadnienie, że polska opozycja jest niepoważna i na tej granicy przeszkadza i przeszkadzać będzie, jeśli się tego skutecznie nie utrudni, a w przypadku, że tak powiem, posłów najskuteczniejszym sposobem utrudnienia im brojenia na polskiej granicy, rozrabiania jak pijane zające, jest właśnie wprowadzenie i utrzymanie stanu wyjątkowego. A że posłowie opozycji będą rozrabiać jak
pijane zające, no bo dowodnili sami na wspomnianej przez redaktora naczelnego sesji Sejmu. No, ich zachowanie wszyscy widzieliśmy, także nie ma tutaj co się wgłębiać i to, co tego zbyt szczegółowo opisywać. Natomiast no, to takie prymitywne granie na emocjach, pokazywanie jakichś zdjęć dzieci i tak dalej, wszystko to ma wywołać fatalne wrażenie i wywołuje fatalne wrażenie, ale nie wewnątrz kraju, ponieważ Polacy mają tutaj taki pogląd, jak mają i żadne zdjęcie dzieci na nikim wrażenia nie wybrą, ale wywołuje fatalne wrażenie na świecie, bo to polscy parlamentarzyści oskarżają własne państwo o jakieś nieludzkie zachowania. Tymczasem, szanowni państwo, niezależnie czy są to zdjęcia dzieci, starców, kobiet czy mężczyzn w sile wieku, to zasada jest ta sama. Jeśli ktoś chce się do Polski dostać, ubiegać się o azyl, może to zrobić, może przejść przez przejście graniczne, dostać się do pograniczników, do celników, do kogokolwiek poprosić o ten azyl i jego prośba będzie rozpatrzona. Niekoniecznie pozytywnie, tak, ale rozpatrzona będzie. Natomiast no, jeśli ktoś się chce nielegalnie dostać przez polską granicę na terytorium Unii Europejskiej i potem pojechać diabli wiedzą gdzie, no to łamie prawo i niezależnie od tego, czy jest starcem, dzieckiem, kobietą czy mężczyzną w pełni siły, będzie on zatrzymany i będzie on traktowany jak przestępca, jak każda osoba, która łamie prawo. Ja ubolewam na tym, że siły, które stoją za tym, że ci ludzie dostają się na teren Polski, wykorzystują cynicznie do tego dzieci. To jest przykre i wszyscy powinni rozważyć zachowanie właśnie inicjatorów tej akcji w kontekście tych dzieci, bo to, szanowni państwo, nie jest problem, że my tych dzieci nie wpuszczamy. Co te dzieci tutaj w ogóle robią? No, chyba nikt się nie łudzi, że przyszły tutaj pieszo razem ze swoimi rodzicami z Afganistanu, Bangladeszu, czy skądkolwiek ci ludzie tam się dostają. No, jest to, szanowni państwo, akcja, konkretna polityczna akcja, zresztą będąca jakąś reakcją na polskie wcześniejsze działania. Jest to element sporu z naszym sąsiadem, z Białorusią. No i ten spór osiąga kolejne etapy eskalacji. Ubolewam to, że w tym sporze wykorzystywane są dzieci. Mam nadzieję, że inicjatorzy tej akcji przestaną te dzieci wykorzystywać, ale niezależnie od tego Polska musi tutaj wykazać się stanowczością. Polska musi wykazać się jednorodnością, jednolitością stanowiska, do czego opozycja absolutnie w żaden sposób nie dojrzała. Dlatego potwierdzam, że ten stan wyjątkowy w pasie przygranicznym jak najbardziej jest potrzebny. Natomiast to, co zrobili ministrowie Błaszczak i Kamiński, to jest tak zwana niedźwiedzia przysługa, ponieważ chcieli przedobrzyć, a tak naprawdę ośmieszyli nasze państwo i ośmieszyli całą koncepcję tego stanu wyjątkowego, ponieważ teraz nikt nie uwierzy ministrom, że złapali jakichś faktycznych terrorystów czy osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski czy dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, dla bezpieczeństwa mieszkańców Polski czy szeroko rozumianej Unii Europejskiej. No dlatego, że zbłaźnili się po prostu na tej konferencji, pokazując jakieś idiotyczne, obrzydliwe zdjęcie, dodatkowo, że tak powiem, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. No właśnie, ja bym chciał tylko powiedzieć, że jeszcze był akcent, że tam jeden z tych uchodźców czy imigrantów miał zdjęcie na Placu Czerwonym. I to też miało większe znaczenie może niż ta krowa czy ta klacz. Także tutaj było granie na tej starej nucie, że oczywiście to jest akcja Łukaszenki, w co chyba nie wątpimy, ale nad wszystkim czuwa Władimirowicz, chociaż nie wiem, czy teraz nie jest zajęty czym innym, dlatego że Tygodnik Wprost poinformował, że Rosja próbuje napaść na kolejny kraj. Nie wiem, czy koledzy wiedzą na jaki. Mali. Czyli afrykański kraj, więc tych frontów jest sporo. Może ten nasz front jest już w tej chwili uboczny. Ale rzeczywiście, ja chciałem tylko zwrócić uwagę, bo kolega powiedział, że to była kompromitacja ministrów. I tak by było, ale debata wczorajsza, chyba tak, sejmowa, no, sprawiła, że znowu szanse się wyrównały, bo opozycja też się ośmieszyła i tamtą sprawę już pomału się zapomina. Co na to kolega Śmiech? Czy zgadza się tu z nami? Pewnie się zgadza. Ale znaczy, w większości się zgadzam, to znaczy powiem w ten sposób, że ja nie śledzę już tego, co się dzieje w Sejmie, ponieważ poziom absurdu po jednej i po drugiej stronie jest tak wysoki, że po prostu jest to cyrk na bardzo niskim poziomie, a do cyrku, który jest na niskim poziomie, się nie chodzi po prostu. No. Można chodzić teraz w ogóle do cyrku można nie chodzić. No właśnie, niedługo totalitaryści neolewicowi wprowadzą całkowitą likwidację cyrków, już nie będzie niczego. Także jeżeli alternatywą dla tego jest oglądanie cyrku na najniższym poziomie w postaci naszego Sejmu, no to oczywiście ja wybieram co innego, chociażby jakikolwiek program o przyrodzie, który utwierdza mnie w tym, że neolewica nie ma racji. Dalej wracając do tego, o czym tutaj mówimy. No, oczywiście w dużej mierze zgadzam się z Przemkiem, jeżeli chodzi no, oczywiście o ocenę
tego, co się dzieje i tego wystąpienia na konferencji prasowej i potem tych argumentów pseudo używanych przez opozycję. One są w siebie warte, dlatego że jest to klasyczne w ostatnich dziesięcioleciach w mediach światowych, że jeżeli chce się coś przeforsować, no to pokazuje się z jednej strony zabite dzieci, czy tam zmarłe z głodu, czy kobiety pobite i tak dalej, i tak dalej. No zawsze jakąś skrajność wyciąga się, która zawsze istnieje, no bo jeżeli mamy do czynienia z populacją liczoną w miliardy, no to wiadomo, że zawsze znajdzie się pojedyncza sytuacja, którą można wykorzystać, robiąc zdjęcia czy filmy przy tej okazji i udowodnić wszystko. Z kolei strona rządowa, czyli konkretnie ci dwaj ministrowie, działają na zasadzie takiej, że chcą przedstawić tych w sumie biednych ludzi. Oni nie wystarczy, że oni są po prostu ludźmi, którzy opuścili swój kraj, no i znajdują się w pewnym zawieszeniu. Trzeba jeszcze pokazać, że to są degeneraci. No to jest takie bardzo typowe. To zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej występuje, że jeżeli się mówi o przeciwniku, to najchętniej widzi się go od A do Z jako no, wręcz wcielenie zła. W każdej możliwej dziedzinie jest to przy okazji pijak, debil i gwałciciel. Także to jest charakterystyczne. No i w tym wypadku akurat gwałciciel zwierząt, no to nawet jeżeli jest to film, który za chwilę ośmieszono w sensie takim, że nie dotyczyło to tychże uchodźców, no to jednak czemuś tam posłużyło. Jestem przekonany, że 50% elektoratu Zjednoczonej Prawicy w ogóle nie będzie tego weryfikować, tylko przyjęło to za prawdę objawioną. Natomiast to, co kolega naczelny powiedział, właśnie chciałem to od razu zauważyć, że dziwię się, bo jeszcze tam przecież pan Stanisław Żaryn mógłby się wykazać i pokazać film na przykład, kiedy ci ludzie z Afganistanu czy skądś przyjmują polecenia bezpośrednio od Władimira Putina na Placu Czerwonym albo gdzie indziej. To byłoby dopiero uderzenie i pokazanie prawdziwych intencji imperializmu wielkoruskiego, a jednocześnie bolszewickiego, komunistycznego i stalinowskiego. Także no szkoda, bo tak to wyszło, tylko że no pozostali na poziomie pokazywania gwałcicieli zwierząt, natomiast gdyby to pokazali film jednak, kiedy Władimir Putin wydaje polecenia bezpośrednio tej grupie uchodźców czy też imigrantów, to byłoby to na pewno wielkim uderzeniem w Rosję, po którym Rosja by się już nie podniosła. Mówię to oczywiście z daleko idącym sarkazmem, ale to ten cyrk, z którym mamy do czynienia, nie zasługuje na nic więcej. Tak jak z kolei na koniec powiem a propos stanu wyjątkowego, poprzednio jak dyskutowaliśmy na ten temat, ja byłem bardziej sceptyczny i nadal pozostaję sceptyczny. Uważam, że bez robienia cyrku ze stanem wyjątkowym służby stojące na straży granicy polskiej i granicy Unii Europejskiej powinny zdecydowanie wystarczyć do tego, żeby tą granicę chronić, tym bardziej, że nie jest to jest jakoś szczególnie rozległy odcinek. Natomiast pamiętajmy jednak pomimo wszystko, że ludzie ci, którzy tam mieszkają, którzy prowadzą działalność gospodarczą, no to i inną działalność, każdą inną działalność, no, znajdują się w warunkach wyjątkowych, jak to zresztą sama nazwa stanu wyjątkowego mówi. Co za tym idzie, ich życie uległo dezorganizacji i ta dezorganizacja została teraz przedłużona. Tyle w tej sprawie ode mnie. Myślę, że tam na działalność gospodarczą tam mówiono tylko, że te turystyczne firmy mogą mieć problemy, takie spływy, ale teraz już jest późna jesień się robi, znaczy może wczesna jesień, ale już raczej spływu się nie organizuje, ale mniejsza o to. Proszę panów, ale a propos jeszcze tego filmiku, to ja przypomnę, że w Polsce Ludowej był taki slogan. Każdy rolnik postępowy sam zapładnia swoje krowy. Czyli to nie tylko była przyległość cywilizacji islamu, ale i u nas też krążyły takie. Ale wtedy to niekoniecznie tak rozumiano, jak kolega już dzisiaj rozumie, po latach degeneracji przypływającej z zachodu. No tak, to jest taka dygresja. Proszę państwa, informuję, że dołączył do nas czwarty Dobrydża, czyli kolega Piskorski, który pojawił się i nie wiem, czy będzie chciał zabrać głos. Przypomnę na początku, znaczy będzie chciał zabrać głos, ale czy w tej rundzie. Dlatego dyskutujemy o
wiadomej sprawie, czyli sytuacja na granicy i tak dalej, ministrowie Błaszczak i Kamiński. Czy kolega na ten temat coś wrzuci nowego? Nie wiem, czy to będzie nowe, witam kolegów, natomiast podzielę większość opinii członków naszej redakcji i naszych autorów, że mieliśmy do czynienia ze spektaklem wyjątkowo niskiej próby. I no ja się zastanawiam, kto jest jego autorem tak naprawdę, mówię tutaj o tej konferencji. I oceniam to w tej chwili nie z punktu widzenia przekazu, który tam się pojawił, tylko z punktu widzenia jakości PR-owej całego tego przedsięwzięcia, która budzi tak poważne wątpliwości, że ja się zastanawiam, czy w tej chwili ci ludzie, czyli Błaszczak i Kamiński, nie zastanawiają się, czy nie powinni się zastanowić, żeby wymienić swoje zaplecze, które organizuje ich politykę informacyjną, a właściwie propagandową. Myślę, że głównym autorem, sądząc po poziomie całości tego przedsięwzięcia, i podejrzewam, że głównym autorem był ten, który występował tam w roli prezentera, czyli człowiek o wyjątkowych deficytach intelektualnych, jakim wydaje mi się być Stanisław Żaryn. Sądzę, że wobec tego człowieka powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. Ja uważam, że w najbliższym czasie, ja już tutaj nie będę mówił o tych konsekwencjach wizerunkowych, które Polska poniosła na arenie międzynarodowej, po prostu ośmieszając się, mówię o konstytucyjnych ministrach naszego kraju, ale przez najbliższe lata myślę, że w internecie za każdym razem, jak będzie się pojawiało nazwisko Mariusza Kamińskiego, to będzie on stał w tle tej krowy czy kobyły, już nie wnikajmy w to, cóż to było za zwierzę, i tej sceny obscenicznej, którą oni tam pokazywali. Więc strzał w kolano w sensie wizerunkowym. No a cóż, jeśli tak jak kolega Śmiech wspomniał, część elektoratu, czy kilkadziesiąt procent elektoratu Prawa i Sprawiedliwości to kupuje, no to wystarczy, to możemy tylko załamać ręce nad poziomem tego elektoratu, tak? To znaczy nad tym, że do tego stopnia prymitywną propagandę, ja też wysłuchałem, nie wiem, czy koledzy słuchaliście całości wystąpienia Kamińskiego w Sejmie tego ostatniego. I tam był jeden dobry wątek, znaczy on zaczął dobrze, bo on zrobił to, co i my powtarzamy, i ja osobiście powtarzam wielokrotnie, że my nie mamy do czynienia z żadnymi uchodźcami, tylko z imigrantami. I tutaj Kamiński miał rację i całe szczęście, że chociaż strona rządowa to rozumie, tą zasadniczą różnicę między tymi dwoma pojęciami. Natomiast dalej już zaczął brnąć w tą Rosję, w związki tych ludzi z Rosją, czyli powtarzać zaczął te tezy, które wcześniej wysmażył Żaryn czy inni super PR-owcy, w cudzysłowie, pracujący na rzecz polskich służb specjalnych i polskiego wojska. Kompromitacja pełna. Bardzo jestem ciekaw teraz, znaczy takim świadectwem jakości intelektualnej naszego społeczeństwa będzie to, jak się będą kształtowały w najbliższym czasie sondaże poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, no bo przecież to kluczowe twarze tej partii występowały na tle krowiego czy kobylego zadka. Myślę, że to tyle pewnie koledzy powiedzieliście na ten temat, więcej i bardziej wyczerpująco. Tak, ja obawiam się, że, znaczy obawiam się, przewiduję, że nie będzie żadnych zmian w sondażach, że to za tydzień już nikt nie będzie pamiętał, elektorat PiSu już nie takie rzeczy przebył i przetrzymał i kupił. Ja tylko jeszcze zwrócę uwagę na jeden fakt, co mnie zaskoczyło trochę. Otóż CNN zamieścił wywiad z Aleksandrem Łukaszenką. Co prawda wcześniej rozmawiali z prezydentem Dudą, ale jakby dla równowagi to jest ciekawe. No CNN to jest wiadomo tuba tak demokratów. Ale jak panowie to odbierają? Dali mu możliwość wypowiedzenia się. O czym to świadczy? Jakie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec tej kwestii? Czy w ogóle to nie ma znaczenia? Kolega Przemysław Piasta.
W moim mniemaniu nie ma to większego znaczenia, dlatego że Stany Zjednoczone są na etapie wycofywania się w ogóle z tej części Europy, tej części świata. Dlatego raczej traktuję to jako kolejny taki element tutaj deprecjonowania pozycji Polski wewnątrz Stanów Zjednoczonych, traktowania jej jako państwa marginalnego, coraz mniej istotnego. Czyli takiego jak w istocie rzeczy z punktu widzenia polityki amerykańskiej jest. Natomiast jestem tutaj daleki od wyciągania jakichś daleko idących wniosków z tego konkretnego aspektu. Tak? No, Łukaszenka i tak jest czarnym ludem dla całego tak zwanego oświeconego Zachodu i tutaj jeden wywiad absolutnie tej sprawy nie zmieni. No chyba oczywiście, że miałby koncepcję przenieść się do obozu państw zachodnich, ale jest to po pierwsze niemożliwe, nie leży to ani w interesie Białorusi, ani w interesie jej władz, także tutaj nie widzę absolutnie takiej możliwości. Dlatego też nie przywiązuję przesadnej wagi do tego typu wywiadów. Ja też, ale jest ciekawy fakt, że w ogóle zdecydowano się z nim przeprowadzić wywiad. Czy koledzy w tej sprawie, krótko, bo przejdziemy zaraz do drugiego tematu, sprawa Łukaszenka CNN, czy nie ma to znaczenia? Kolega Śmiech? Myślę, że niewielkie znaczenie. No, obecność CNN może tylko świadczyć o tym, bo ze względu na to, że na treść wypowiedzi Łukaszenki, że w zasadzie zwracał się do Polski, prawda, żeby pokazała dowody i tak dalej, i tak dalej. No, to jest tak jakby no, z pozycji osoby trzeciej właśnie Stany Zjednoczone poprzez CNN przekazywały w jakimś stopniu, no może w miarę obiektywnie tym razem swoim społeczeństwu taką trzeciorzędną kwestię gdzieś tam z końca świata, który nie wiadomo do końca gdzie leży i nad jakim morzem. Dziękuję. Kolega Piskorski w sprawie CNN chyba nie zabierze głosu, czy zabierze? Tylko się chyba przyłączę do pozostałych kolegów i ich opinii. Nie ma to najmniejszego znaczenia, tym bardziej, że jeśli obejrzymy ten wywiad CNN i jego zapowiedzi, to widzimy, że Aleksandr Łukaszenko prezentowany jest w taki sposób, jaki prezentowany był dotychczas. Ja od czasu do czasu CNN z tymi szwarc charakterami światowej polityki przeprowadza wywiady. Ja przypomnę, że takie wywiady przeprowadzano również i z Władimirem Putinem swego czasu, mówię o tej stacji. Takie wywiady przeprowadzano nawet swego czasu z Basharem al-Assadem, więc nie ma w tym nic dziwnego, tym bardziej, że to są do tego stopnia doświadczeni, wystarczająco doświadczeni propagandyści, aby, jak się spodziewam, wyciąć z tego dość długiego wywiadu określone fragmenty, wyrwane z kontekstu, no i później je prezentować przy każdej okazji, jak mowa będzie o Białorusi. Stosunek liberalnych czy demokratycznych elit Stanów Zjednoczonych, tego głównego nurtu medialnego, jakim bez wątpienia jest CNN, do Aleksandra Łukaszenki, do Białorusi, absolutnie się nie zmienił i też Aleksandr Łukaszenko, akurat występując przed widzami CNN, nawet gdyby siedział tam z kotkiem i głaskał jakiegoś małego szczeniaczka, no to nie ociepliłby swojego wizerunku, bo ten wizerunek jest, jak już mówiliśmy, koledzy to też wspomnieli, wizerunkiem szwarc charakteru czarnego luda i takim pozostanie. Wydaje mi się, że to tyle. Dziękuję, aczkolwiek sam fakt, że zwrócono się do niego o wywiad tuż po wywiadzie z Dudą jest ciekawy. Proszę panów, przechodzimy do drugiego tematu międzynarodowego, a raczej sąsiedniego. Chodzi o wybory w Niemczech. Myśmy przygotowali w najbliższym numerze taki blok korespondencji z Niemiec. Kolega Piskorski za chwilę powie krótko, ale nie będziemy dyskutować, proszę panów, o szczegółach, tylko o naszym stosunku, czy o stosunku myśli narodowej do kwestii niemieckiej, czy to, co pisano kiedyś, jest już nieaktualne, czy jest aktualne. Czy antyniemieckość na przykład prezentowana przez PiS mieści się w tym, co możemy uznać za politykę narodową, bo tak często niestety również nasi zwolennicy biorą, o tu w przypadku Niemiec PiS mówi naszym językiem. Krótko mówiąc, chciałbym tak bardziej, nazwijmy to przekrojowo i historyczno-współcześnie, żebyśmy to przedyskutowali. A teraz krótko kolega Piskorski zapowie, jakie mamy teksty analizujące sam przebieg wyborów. Mnie się wydaje, że tutaj mamy się czym pochwalić jako redakcja, mianowicie tym, że jak odbywają się wybory, zresztą nie tylko w Niemczech, ale też w innych krajach staramy się to robić, to rozmawiamy
nie tylko w formie wywiadów, ale oddajemy nasze łamy autorom z danych krajów, w tym przypadku Niemcom. Myślę, że w najbliższym numerze, to już możemy zapowiedzieć, pojawi się trzech niezwykle ciekawych autorów niemieckich. Jeden to nasz nowy współpracownik Tobias Naze, który spogląda na przebieg kampanii wyborczej, o kampanii wyborczej już pisał na naszych łamach, ale na wybory w Niemczech z punktu widzenia, no powiedzmy, takiego rozczarowanego troszkę do większości establishmentu niemieckiego antysystemowca. No i oczywiście dostaje się w jego analizie zarówno szeroko rozumianej lewicy, przede wszystkim partii Die Linke, za błędy, które popełniła, za to, że stała się z lewicy czerwonej lewicą tęczową, jak i innym, w większości innych ugrupowań, w tym również jest tam taki głos krytyczny na temat pewnych niedostatków czy minusów, jakie ma mimo wszystko alternatywa dla Niemiec, przede wszystkim w Niemczech Zachodnich, bo jej fenomenie w Niemczech Wschodnich, mam nadzieję, że porozmawiamy. Drugi tekst to jest tekst autorstwa osoby, która jest chyba gwiazdą na firmamencie międzynarodowego dziennikarstwa, ale nie tylko, a mianowicie jednego z bardzo niegdyś znanych autorów książek i kogoś, kto według części niemieckich historyków uratował świat przed III wojną światową, bo Rainera Rupa, który kiedyś był w kwaterze głównej NATO, przekazywał informacje Ministerstwu Bezpieczeństwa NRD na temat planów różnych manewrów w latach 80. w okresie zimnej wojny, a dziś jest takim dość głośnym dziennikarzem niemieckim. On spogląda na wybory, analizuje wybory głównie z pozycji lewicowych, bo jest lewicowcem, z tym, że on jest lewicowcem w sferze aksjologicznej dość konserwatywnym, tak tylko to zapowiem, dość sensacyjnie, więc nie stroni od krytyki tego, co działo się w Niemczech podczas ostatniej kampanii wyborczej, też wyborów i pewnych zagrożeń, które widzi głównie właśnie na lewicy paradoksalnie. No i wreszcie nasz kolejny autor, Mateusz Golla. To jest akurat działacz, tylko wahającym się, CDU, czyli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, jest konserwatystą niemieckim i z tego punktu widzenia analizuje przebieg ostatniej elekcji. Wszystkich tych, już zdradzę pewną tajemnicę, że wszystkich tych autorów łączy właściwie tylko i wyłącznie jedno przekonanie, a mianowicie przekonanie o tym, że największym zagrożeniem dla sceny politycznej Niemiec, a właściwie nie tylko dla sceny politycznej, ale dla gospodarki niemieckiej, również dla gospodarki europejskiej, jest ekologizm w wydaniu zielonych, który praktycznie rzecz biorąc możemy określić jako doktrynę mogącą doprowadzić do upadku gospodarczego Niemiec, a co za tym idzie, bardzo groźną doktrynę również dla Polski, bo mogącą doprowadzić do kryzysu gospodarczego w Polsce. Miejmy świadomość, że jesteśmy naczyniami połączonymi. I druga rzecz, która ich łączy, to oczywiście, że w Niemczech niestety zdecydowana większość partii uległa swego rodzaju szaleństwu poprawności politycznej. Jeden z autorów, nie będę zdradzał, który pisze wprost, że Niemcy zalewane są kolejnymi falami idiotyzmu, pod które podłączają się niestety wiodące partie polityczne głównego nurtu. I niektórych z tych naszych autorów łączy też jeszcze jedna, a mianowicie duże zainteresowanie, ja myślę, że też powinniśmy zainteresowanie na to spoglądać, na nowy ruch polityczny, który powstał na bazie tych protestów przeciwko lockdownom kolejnym wprowadzanym w Niemczech. Ruch nie tyle antyszczepionkowy, co sprzeciwiający się temu, co dzisiaj nazywamy segregacjonizmem sanitarnym, a mianowicie tak zwanych oddolnych, Die Basis, bardzo ciekawą partię polityczną, która powstała dosłownie kilka miesięcy przed wyborami, a zdobyła 1,7% głosów, co jest dużo jak na warunki niemieckie, jak na tamten system, i co podkreślam, pozwala na zdobycie finansowania z budżetu zupełnie nowej, oddolnie powoływanej partii politycznej, bo w Niemczech wystarczy dostać 0,5% poparcia w skali kraju, żeby załapać się na finansowanie budżetowe, i to całkiem spore finansowanie partii politycznych z budżetu niemieckiego. Także widzimy, że ten system jest ciekawy, że ten system jest otwarty,
No i ci autorzy, których namówiliśmy na komentarze autorskie specjalnie dla Myśli Polskiej, są to napisane też komentarze troszkę pod takim kątem, aby wprowadzić w arkana niemieckiej polityki i zainteresować naszych polskich czytelników tym, co się wydarzyło w Niemczech. Myślę, że wnoszą całkiem sporo do tego, żebyśmy po prostu postarali się zrozumieć, czym jest ta scena polityczna, dlaczego jest ciekawa, bo w moim przekonaniu jest ciekawa. Myślę, że nasi czytelnicy sami to ocenią, ale przekonany jestem, że po lekturze tych tekstów też zaczną się tym niemieckim systemem interesować i to interesować na poziomie nieco bardziej zaawansowanym niż, powiedzmy, ludzie a la Arkadiusz Mularczyk, którzy jak mantrę powtarzają nierealistyczne postulaty jakichś reparacji i na tym się kończy ich wiedza dotycząca Niemiec współczesnych, a pojęcia o scenie politycznej tamtejże raczej nie mają. Myślę, że to tyle tytułem wstępu. Tak, nie będziemy omawiać oczywiście treści tych artykułów, ja tylko przypomnę, że to są występy gościnne, czyli autorzy prezentują swój punkt widzenia. My za chwilę przedyskutujemy, jaki jest nasz. Ja z tych trzech tekstów, które już znam, bo zacząłem to już redagować, uważam, że ten Rupa jest najciekawszy. Jak się czyta, to raczej nie ma odnosi się wrażenia, że są teksty ludzi z lewicy. Tak na marginesie mówiąc, wszyscy walą jak w bęben w zielonych. I tutaj poruszę, panowie, pierwszy problem reakcji polskich na wynik wyborów. No oczywiście Angela Merkel tak i tak dalej, były raczej głosy i krytyczne i pozytywne, ale jeżeli chodzi o co jest największym zagrożeniem dla naszego establishmentu, kontynuowanie współpracy Rosji z Niemcami i Nord Stream. I na tym tle zieloni jawią się na przykład PiS-owi, ale i chyba Platformie jako no to może być nasz sojusznik, no proszę Państwa. To co tu kolega powiedział, że to jest w ogóle założenie, które może doprowadzić tam gospodarka niemiecka. Cała Europę chcą tak zrobić, wykończyć no, ekonomicznie. To u nas się mówi, nie, oni nie są tacy źli, bo oni są przeciw Nord Stream. Czyli to jest jedyny punkt odniesienia. Nieważne, czy Polska się zawali, ważne, żeby uderzyć w Rosję. To jest zdumiewające, ale oddam teraz głos koledze, który mieszka najbliżej Niemiec, czyli koledze Piaście z Poznania. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No tak, w ogóle postrzeganie całej polityki międzynarodowej ze strony polskiej jest tak bardzo ukierunkowane naszą polityką wewnętrzną, że zakrawa trochę na groteskę. Tak, faktycznie całe nasze postrzeganie relacji z Niemcami jest właśnie poprzez to, jak Niemcy kształtują swoje relacje z Rosją i jak możemy zepsuć te niemieckie relacje z Rosją właśnie w celu zaszkodzenia Rosji. Tymczasem powinniśmy interesować się bardzo mocno tym, co się w Niemczech dzieje, dlatego że przez ostatnie dziesięciolecia nasze gospodarki bardzo silnie się zrosły. Zrosły się, powiem tutaj coś bardzo może niepopularnego, ale de facto w jeden organizm gospodarczy i tutaj potencjalne rozerwanie tych gospodarek jest w tej chwili fizycznie niemożliwe. Ich rozdzielenie zajęłoby dziesięciolecia, no w każdym razie grube lata, natomiast mechaniczne ich oddzielenie z sekundy na sekundę po prostu jest niemożliwe, ponieważ obydwie gospodarki zawaliłyby się. Polska gospodarka, szczególnie w Polsce Zachodniej, jest bardzo mocno powiązana z gospodarką niemiecką i to nie na zasadzie podwykonawstwa, jakby chcieli w znacznej mierze powiedzieć ci politycy, którzy sceptyczni wobec Niemiec, ale właśnie ze względu na pewne partnerstwo. Polacy i polskie przedsiębiorstwa wypełniają pewne duże nisze gospodarcze w Niemczech i w Europie, jak chociażby niszę transportową. Widzimy, co się dzieje z państwem, które ma problem z niszą transportową, chociażby na przykładzie tego, co się dzieje obecnie w Wielkiej Brytanii. Także, szanowni państwo, to, co się dzieje w Niemczech, jest dla nas istotne i ta zmiana władzy w Niemczech jest dla nas szalenie istotna. Oczywiście istnieją tutaj szanse, istnieją tutaj zagrożenia, natomiast po stronie zagrożeń przede wszystkim postrzegam rzeczywiście zielonych i ich obłędną ideologiczną wizję gospodarki, wizję życia tak naprawdę. Życia w znacznej mierze podporządkowanemu tym koncepcjom, nazwijmy to, ekologizmu. Tak? To nie jest nauka, to jest ideologia ekologizmu, która z nauką w istocie rzeczy ma niewiele wspólnego. Obawiamy się tego, nazwijmy to, zielonego europejskiego komunizmu, który tutaj nam coraz bardziej się zbliża i obecność
w niemieckiej elicie politycznej, w niemieckim ośrodku władzy, ugrupowań takich jak Zielony, sam wpływ tych ugrupowań na dyskusję polityczną w Niemczech jest dla nas po prostu szalenie niebezpieczny. Także tutaj postrzegałbym to zdecydowanie w kategoriach zagrożenia. No a w kategoriach szans, no cóż, zobaczymy tak naprawdę, jak ukształtuje się nowa władza w Niemczech. My, szeroko rozumiana prawica, chociaż z tą polską prawicą do końca się nie identyfikuje, mamy takie postrzeganie historyczne Niemiec, to postrzeganie jest po prostu błędne, ponieważ to pokolenie Ziomkos, to pokolenie Związków Wypędzonych, z którym tak uroczo i malowniczo walczyliśmy przez całe lata 90. i początek lat 2000, to jest pokolenie schodzące, pokolenie, które już nie ma większego wpływu na niemiecką politykę. Obecnie może być traktowane tylko i wyłącznie w kategoriach pewnego folkloru. W związku z powyższym powinniśmy zupełnie zreorientować to nasze postrzeganie Niemiec i zreorientować to nasze postrzeganie wzajemnych relacji. Dziękuję. Ja tylko powiem, proszę panów, że nie poruszyliśmy jeszcze tematu. Tu kolega Piskorski zarysował AfD, czyli umocnienie się na terenie byłej NRD. Mówi się o separatyzmie już małym, saksońskim i tak dalej, ale to jest inna kwestia. Ale ja bym jeszcze proponował, żeby kolega Śmiech pociągnął ten temat z punktu widzenia obozu narodowego. Czy mamy się trzymać dogmatów, czy raczej tych ustaleń, które były, nie wiem, przed pierwszą wojną światową, czy przed drugą, czy w czasie drugiej, czy po wojnie, kiedy granica tam na Odrze i Nysie nie była jeszcze uregulowana, czy mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją i myśl narodowa musi biec do przodu, czyli w przyszłość? Proszę bardzo. Nie, no oczywiście, że musimy patrzeć w przyszłość, a poza tym, no, czy to akurat są dogmaty, to można by dyskutować. Znaczy dogmatem jest na pewno granica na Odrze i Nysie, natomiast to nie oznacza, nie ma znaku równości między tym dogmatem, a tym, żeby na przykład cały czas prowadzić nienawistną politykę wobec Niemiec. Już nie mówiąc o tej polityce, na którą tutaj koledzy wskazali, włącznie z kolegą naczelnym, że nam zależy na tym, żeby uderzyć w Rosję, prawda? I postrzegamy relacje z Niemcami poprzez to, czy będzie to uderzenie w jakikolwiek sposób w Rosję, czy nie. No to jest po prostu polityka ludzi chorych psychicznie i naprawdę nie ma sensu dalej o tym mówić, już o tym wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast z punktu widzenia ruchu narodowego, no cóż, no przede wszystkim podstawowa, jeszcze wyrażona w XIX wieku prawda o polityce przez samego Dmowskiego jest taka, że trzeba patrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest. Dzisiaj ta rzeczywistość jest zupełnie inna. Kiedyś kwestia walki z ziomkostwami, czy w ogóle z nasyceniem państwa zachodnio-niemieckiego przede wszystkim dawnymi funkcjonariuszami III Rzeszy, to była rzeczywistość. To w latach 50., a zwłaszcza 60., prawda, cała ta propaganda, która była słuszna ze strony Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wtedy, obśmiewana przez opozycję, zwłaszcza w późniejszych latach, ale tak naprawdę była słuszna. To znalazło potwierdzenie w historycznych publikacjach, które dzisiaj, z których możemy się dowiedzieć, jak ogromna, nawet przekraczająca tamtą, powiedziałbym, słuszną propagandę PRL-u, przekraczająca pod względem liczebnym, pod względem skali uczestnictwa tych ludzi w dużej części zbrodniarzy wojennych z okresu II wojny światowej w aparacie państwowym Republiki Federalnej Niemiec ówczesnej. No ale mówię, no to była ówczesna rzeczywistość. Dzisiaj rzeczywistość jest inna. Mamy do czynienia z Niemcami, które są całkowitym przeciwieństwem nie tylko III Rzeszy, nie tylko Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej, ale również tej Republiki Federalnej Niemiec, powiedzmy, która skończyła się z końcem lat 70. Dla mnie takim symbolicznym końcem tak naprawdę tej konserwatywnej w starym stylu i nasyconej w taki czy inny sposób funkcjonariuszami III Rzeszy Republiki Federalnej Niemiec, takim symbolicznym końcem, to są te
domniemane samobójstwa grupy Bader-Meinhof w więzieniach, prawda, gdzie wiadomo było, że na pewno tego samobójstwa nie popełnili, po prostu zostali zlikwidowani poza prawem, bo nie było innej możliwości. Ale to się wtedy skończyło i tak naprawdę to, z czym mieliśmy do czynienia później, to jest takie pewne wygasanie jeszcze te próby Kohla przy okazji porozumienia 2+4 z mocarstwami, prawda, i tak dalej, i tak dalej, Elika Steinbach, ale to jest w sposób oczywisty wygasające, to co tutaj koledzy powiedzieli, zgadzam się z tym całkowicie. W związku z tym trzeba patrzeć na rzeczywistość, żeby na bazie rzeczywistości prowadzić politykę w stosunku do istotnego i też partnera, który nie zmieni położenia geograficznego, tak jak nie zmieni go Rosja. Podobnie nie zmienią go Niemcy. O tych powiązaniach, których Przemek mówił, to jest bardzo, bardzo wszystko ważne i tego nie można zniszczyć pod hasłami takimi właśnie pana Mularczyka czy innych. Kolega mówi, że niektórzy twierdzą na przykład z komentujących, że o jak PiS tak antyniemiecko to jest nasz, prawda, wyraża. Nic nie wyraża, ponieważ to są po pierwsze są absurdy wyrażające ciągłość państwa polskiego, ciągłość porządku prawnego po II wojnie światowej, więc są bardziej niebezpieczne nawet dla naszej pozycji prawno-międzynarodowej, jak również politycznej, niż dla pozycji Niemiec. A po drugie, no to jest coś, co jest oczywiście nierealizowalne. Jako takie pozostaje w sferze tylko i wyłącznie hasełek politycznych dla tych, którzy w elektoracie PiS-u są tymi ludźmi, którzy mentalnie nawiązują właśnie do PRL-u lat 60. O tym też wielokrotnie mówiliśmy, że PiS ten elektorat zagospodarował, a ci ludzie no do końca życia będą myśleć tymi kategoriami. Więc podsumowując, polityka również myśli narodowej w XXI wieku wobec Niemiec musi brać pod uwagę wszystkie te czynniki, które powodują, że Niemcy dzisiaj są zupełnie innym krajem. To, co powiedzieliśmy, niebezpieczeństwo ekologizmu, niebezpieczeństwo poprawności politycznej, tęczowości, tak to nazwijmy, czy multikulturalizmu, to są dzisiaj realne niebezpieczeństwa, które grożą państwu niemieckiemu samemu w sobie, które to społeczeństwo tego państwa jednak w dużej mierze głosuje na tych, którzy te bardzo negatywne aspekty reprezentują. Musimy to rozumieć, musimy spoglądać, musimy mieć jak najwięcej kontaktów. Bardzo tutaj cieszę się, że ci reprezentanci naszego zachodniego sąsiada będą mogli już, wiadomo, że wypowiedzą się na łamach naszej gazety i że być może będzie to początek jakiejś większej współpracy, a nie tylko jednostkowych wypowiedzi. No wiadomo, że był ten zmarły niestety korespondent, teraz jest nowy, ale również tamci dziennikarze, to jest bardzo ciekawe postacie i na pewno mają wiele do powiedzenia i dobrze by było właśnie, gdyby ta sprawa była kontynuowana, dlatego że sąsiada, oczywiście każde państwo, ale zwłaszcza sąsiada trzeba znać, trzeba rozumieć, czym ci ludzie żyją, jakie tam są poglądy, jakie się ścierają postawy, które postawy mają większość w danym momencie, dlaczego te, które mają mniejszość, a wydają się słuszne, nie są się w stanie przebić. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Tymczasem w Polsce od wielu lat nie dokonuje się żadnej analizy jakiegokolwiek państwa. Żyjemy tylko z góry ustalonymi łatkami, które są wzięte z zamierzchłej przeszłości, na poziomie po prostu pierwszych klas szkoły podstawowej. To jest wszystko dramat, kompletny dramat. I nasze środowisko, jeżeli ci, którzy są powołani przez konstytucję, tego nie czynią i bawią się w piaskownicy, no to musimy podjąć tą rękawicę, tak to nazwijmy tutaj, nawiązując w pewnym sensie do krzyżaków, ale oczywiście nie w sensie konfrontacji, tylko w sensie zrozumienia po to, żeby prowadzić lepszą politykę w stosunku do tego państwa. Oczywiście pamiętając o wszystkich zagrożeniach i mając ten element wyczuwania ewentualnie jakiejś zmiany, która przecież może nastąpić, przecież może pojawić się ruch, który powie wewnątrz Niemiec dość tym negatywnym czynnikom, o
o których wspominałem, które teraz toczą Niemcy, prawda? I ten ruch może się w przyszłości przekształcić, no, jeżeli będzie bardzo mocno nacjonalistycznie i również konserwatywnie pod wieloma względami ustawiony, może się przypomnieć sobie kiedyś o tym, że no, również łatwo jest pokazać zewnętrznego wroga w postaci tych, którzy jakieś tam dawne nasze ziemie zabrali. Ale to mówię, to jest kwestia bardzo po prostu idącej daleko ostrożności w tym sensie, że musimy o tym pamiętać w tle, ale polityka, kończąc, podsumowując i powtarzając jeszcze raz, musi być bazować na rzeczywistości, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jak najwięcej poznawania naszego sąsiada niemieckiego i na bazie tego poznania realizacja potem pewnych kierunków politycznych z naszej strony. Dziękuję bardzo. To zakończymy. To ja tylko tak powiem, że my czasami walczymy z Niemcami, których już nie ma. No. Tak odnoszę takie wrażenie. Oczywiście one były i o historii trzeba pisać, o którą piszemy, o zbrodniach hitlerowskich, o co się działo na Pomorzu czy w Wielkopolsce i nie tylko, i w Auschwitz, bo przecież tam... Ale jakby nie należy tego przenosić mechanicznie na dzisiejsze czasy, bo polityka toczy się już innymi torami. Czy jeszcze w kwestii NRD kolega Piskorski miał coś powiedzieć, bo zdaje się, że mamy do czynienia z odrodzeniem się sasko-pruskiej tożsamości. Wydaje mi się, że tu jest kilka czynników. Pierwszy jest taki, że AfD, o czym już pisaliśmy, jest partią podzieloną wewnętrznie w landach zachodnich, w dawnym RFN. Jej struktury są, no, takie powiedzmy, nawet nie konserwatywne, a po prostu liberalne. To jest taka klasyczna partia liberalnej, trochę antyimigranckiej, partia klasy średniej. Partia klasy średniej, drobnych, średnich przedsiębiorców, ale też próbująca bez sukcesu apelować do progresywnej młodzieży. No i z drugiej strony mamy siłę partii w dwóch przede wszystkim landach. Ja zwracam uwagę na to, że najlepsze wyniki to są w dwóch graniczących ze sobą landach, czyli w Saksonii, patrząc od naszej polskiej strony. Najlepsze wyniki w skali kraju AfD osiągnęła zresztą całkiem u nas niemalże za miedzą, bo w Görlitz, czyli w Zgorzelcu. Mamy jednocześnie znakomite wyniki AfD, co ciekawe, to ciekawostka, na obszarach zamieszkanych przez mniejszość serbo-łużycką, przez serbo-łużyczan. Zresztą notabene, jak popatrzymy, przeanalizujemy sobie, przynajmniej patrząc na nazwiska niektórych działaczy i kandydatów AfD w tych regionach, no to nie pozostaje chyba żadnych wątpliwości, że część z nich jest pochodzenia serbo-łużyckiego. Nie wiem, być może nawet częściowo jeden ze współliderów AfD, Tino Chrupalla, czy Krupalla, no to nie jest klasyczne nazwisko niemieckie. I Pazderski jeszcze. Też oczywiście są, zresztą to w ogóle jest ciekawostka, że w tych partiach nacjonalistycznych czasami nawet, czy nawet w NPD jeszcze, takiej już mocno nacjonalistycznej, powiedzmy niemieckiej partii, jest sporo nazwisk polskich czy słowiańskich szerzej, no ale to na marginesie. Mamy znakomity wynik właśnie w Saksonii, w Turingii, dalej w Saksonii-Anhalt, trochę słabszy, ale też znakomity, bo oscylujący wokół 20% w Brandenburgii i w Mecklenburgii. Jedynym wyjątkiem na obszarze byłej NRD, gdzie AfD nie udało się osiągnąć sukcesu, jest Berlin, no ale to z uwagi na jego specyfikę. Dawne dziedzictwo też Berlina Zachodniego notabene, no ale tak czy inaczej mamy do czynienia faktycznie z, po pierwsze, zjawiskiem, w którym okazuje się, że z punktu widzenia tego bardzo rozczarowanego, poniżanego w dalszym ciągu i tak naprawdę w pewnym stopniu dyskryminowanego elektoratu tak zwanych OSI, czyli Niemców Wschodnich, na których w dalszym ciągu Niemcy Zachodnie niejednokrotnie patrzą z góry z poczuciem takiej cywilizacyjnej wyższości, no, dla nich jest potrzebna partia protestu, partia ostro uderzająca w cały establishment, a taka jest właśnie AfD, podkreślam, na wschodzie. Już nawet nie sam Krupala, ale takim sztandarowym tego przykładem jest Björn Höcke, szef takiego narodowo-folkistowskiego, bardzo mocnego, najradykalniejszego skrzydła AfD i jednocześnie przewodniczący tej partii w Turingii. I to dzięki takim ludziom jak Höcke,
bo w AfD toczyła się debata, czy być bardziej umiarkowanym, czy tego Hekę schować i jemu podobnych, czy nie, ale się okazuje, że ten Hekę, mający taki apel bardzo mocno narodowy, folkistowski, niektórzy mówią, jest najbardziej skuteczny i to, co on robi u siebie w Turyngii. Mamy w przyszłym roku wybory do Landtagu w Turyngii między innymi i oni tam mogą, znaczy mogą, no prawdopodobnie też będą mieli najlepszy wynik, pytanie tylko, że przerwą izolację, której otacza. I drugim czynnikiem, już kończąc, sprzyjającym temu, że AfD stała się, jak mówią niektórzy, ja sam to w ten sposób nazwałem, zgadzam się z tymi politologami niemieckimi, którzy tak twierdzą, że AfD to jest taka Lega Ost, czyli Liga Wschodnia współczesnych Niemiec, sądząc po wynikach wyborczych, analogicznie do Ligi Północnej we Włoszech, przypominam, czyli potencjalnie separatystyczna, a na razie tylko potencjalnie, jest to, że Die Linke, czyli partia lewicy, partia postkomunistyczna na terenach byłej NRD, kolor czerwony zamieniła flagą tęczową. No i w związku z tym duża część, i to ogromny paradoks, duża część lewicowego, socjalnego elektoratu PDS dawnej, a później Die Linke, czyli postkomunistów wschodnio-niemieckich, przez to, że oni stali się tęczowi, przeszła do AfD. To mówią badania przepływu elektoratu przeprowadzane w landach wschodnich. To jest pewien fenomen. Zresztą bliskość tych ugrupowań jest paradoksalna czasami, znaczy może nie tych ugrupowań, a niektórych polityków, ale i wyborców tych ugrupowań, bo okazuje się, że niektórzy teraz mówią, że Sara Wagenknecht, o której też warto było co nieco powiedzieć, czyli działaczka, posłanka wieloletnia właśnie lewicy niemieckiej, ale o poglądach nietęczowych, że tak delikatnie to wyrażę, jest bardziej popularna wśród wyborców AfD niż wśród tej grupki niewielkiej już kurczącej się wyborców lewicy, którzy jeszcze tam pozostali przy tej lewicy. To też jest dość znamienne. Generalnie tak uważam, że obserwujemy bardzo ciekawe zjawiska. Jeden z naszych autorów, tu kolega naczelny chyba wspomniał o tym, a ja to troszkę rozwinę dosłownie w dwóch zdaniach. Tobias Naze pisze o powstaniu jeszcze jednego nowego ugrupowania w Saksonii. Tak jak kolega wspomniał, ugrupowania pod nazwą, o ile dobrze pamiętam, Freie Sachsen, czyli Wolna Saksonia. Wolna Saksonia, więc do tego poza AfD my mamy już w ogóle ruchy rzeczywiście mówiące o tym, że oni są na tyle odmienni, że no niekoniecznie im po drodze z rządem federalnym niemieckim. To nie oznacza, że tam będzie od razu jakiś separatyzm na dużą skalę, mający szansę na odniesienie sukcesu, ale odmienność dawnej NRD będzie się zaznaczała. Czy będziemy to składali na karb ducha pruskiego, czy będziemy to składali, a ja się bardziej ku temu skłaniam, na karb przeszłości tej nowszej i tego, że jednak blok wschodni sprzyjał impregnowaniu, ochronie wartości tradycyjnych, wartości konserwatywnych, dużo bardziej niż blok zachodni, no to już jest drugorzędna rzecz, ale mamy do czynienia z fenomenem nie tylko politycznym, ale też metapolitycznym, a nawet kulturowym, który warto obserwować. No i tak, i nasycone to jest działaczami z polskimi nazwiskami, więc to nie wiadomo, czy oni są propolskimi. Zachodniosłowiańskimi, nie tylko polskimi, bo powiedzmy szerzej, no zachodniosłowiańskimi, bo jak kiedyś pisał, zdaje się przed wojną jeszcze tak, profesor Karol Stojanowski, bliski nam pewnie wszystkim, Prusak to Słowianin, który zapomniał, w jakim języku mówił jego dziadek. Pamiętacie pewnie go. No to może trzeba im przypomnieć. Ale a propos tego na koniec przechodzenia z jednej skrajności w drugą, to ja pamiętam taki film dokumentalny, jak Hitler dochodził do władzy i najpierw pokazano osiedle robotnicze, gdzie większość flag jest komunistycznej partii Niemiec, a nieliczne te hitlerowskie. Ale już po 1933 jest odwrotnie. Ci komuniści wywieszają te hitlerowskie. To może jest złośliwe, proszę panów, ale tak to było. Ja kończę temat niemiecki tylko tą konstatacją, że dla naszych polityków nie jest ważne, jaka jest opcja polityczna czy ideologiczna. Ważne, czy jest przeciw Nord Stream, czy za Nord Stream 2. To jest jedyny punkt odniesienia polityki polskiej. A teraz przechodzimy do rundy ostatniej, czyli co w trawie piszczy, może lżejsze tematy, panowie. Kolega Przemysław Piasta na pewno coś ciekawego wymyśli.
No nie wiem, czy takie do końca lżejsze tematy. Zacznę może od ostatniej konferencji prasowej Najwyższej Izby Kontroli. Pan prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś, podzielił się z nami wynikami tutaj kontroli, które odbywały się w Ministerstwie Sprawiedliwości. No i Ministerstwo Sprawiedliwości wydało, tak, że tak powiem, lekką ręką 280 milionów złotych. No to jest istotna kwota. Te pieniądze rozeszły się na różne dziwne treści. Miały być rozdawane w ramach Funduszu Sprawiedliwości tutaj na różne cele związane statutowo z Funduszem Sprawiedliwości, a zostały wydane w najróżniejszych dziwnych kierunkach. No i w kontekście faktu, że ekscytowaliśmy się niedawno 70 milionami złotych wydanymi przez ministra Sasina na wybory, które się nie odbyły, no to ta kwota blednie zdecydowanie w porównaniu z 280 milionami. Szanowni Państwo, to jest tak, jakby każdemu Polakowi pan minister Ziobro podprowadził z kieszeni 7 złotych z drobnymi. No może dużo, może niedużo, ale jeśli pani kasjerka w sklepie nie wydałaby nam 7 zł, bylibyśmy trochę zirytowani. Myślę, że powinniśmy być też troszkę zirytowani na pana ministra Ziobrę i jego ekipę, ale jak widać, Polacy z dostojeństwem znoszą takie historie i absolutnie nikogo nie wzrusza to, że 280 milionów polskich złotych poszło w jakieś tam idiotyczne, polityczne cele dla szeroko rozumianych kolegów ministra Ziobry i jego ekipy. No widać, po prostu takie rzeczy w Polsce można robić i jest na to przyzwolenie. I to taka umiarkowanie wesoła wiadomość. Ale mam dla Państwa też wiadomość bardzo wesołą, pozytywną i radosną. To wiadomość radosna także, a może przede wszystkim dla nas Wielkopolan, a mianowicie Sejm przegłosował ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym, a zatem będziemy świętować to, że w Wielkopolsce powstanie nam się udało, co jest dobrą wiadomością, dlatego że zazwyczaj świętujemy różnego rodzaju klęski, porażki, powstania nieudane, ogólne masakry, a tymczasem powstanie wielkopolskie było z wszechmiar udane, w związku z powyższym powinniśmy świętować, szczególnie, że 27 grudnia i tak za bardzo się nie przepracowujemy, powiedzmy sobie szczerze, więc jest to dogodna okoliczność do świętowania. Dziękuję bardzo. Już widzę, że powiedzą, że to dzięki POW i Piłsudskiemu żeśmy wygrali, no, tak żeby strawić to powstanie wielkopolskie i nie przypisać to nam. Proszę panów, krótko, po półtorej minucie, kolega Śmiech, co w trawie piszczy? No ja to muszę zacząć od tego, co kolega skończył właśnie swoją wypowiedź. Odnośnie tego osiedla robotniczego i komunistów, najpierw flag komunistycznych, potem flag hitlerowskich, no od razu mi się przypomniała postać sędziego Trybunału Ludowego Rolanda Freislera słynnego, który w roku 18 w czasie rewolucji w Niemczech był komisarzem ludowym właśnie. No a potem był wiernym wyznawcą idei hitlerowskich i wiernym urzędnikiem państwa, aż po swoją śmierć w czasie nalotów w 1945 roku. Także to takie nawiązanie do tej wypowiedzi kolegi. Natomiast ja kontynuuję swój temat. Pamiętają Państwo o liście niejakiego Alana Cumingsa w sprawie szczytu ONZ-u, w którym pisał o tym, że należy odejść do 2050 roku w ogóle od produkcji mięsa i spożycia mięsa. Teraz mamy do czynienia z wystąpieniem słynnej pani europoseł Sylwii Spurek, byłej prawej ręki, czy też lewej ręki byłego rzecznika praw obywatelskich w podobnym kontekście. Natomiast to już miało miejsce wcześniej, ale w ostatnim tygodniu słyszeliśmy, że Unia Europejska przygotowuje nowy podatek, podatek od mięsa. Właśnie podwyższenie VAT od mięsa, które ma oczywiście uratować planetę, klimat i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jest to no, być może pierwszy etap do wprowadzenia tego, o czym pisał pan Cummings i o czym mówiła pani Spurek. I wcale się z tego nie śmiejmy i nie dziwmy się temu, dlatego że to jest plan długofalowy, jeżeli tak określono, tak no, powiedzmy na 30 lat do przodu, prawda, perspektywę, to naturalnie nie wprowadzi się tego od razu. To jest pierwszy etap i w związku z tym zapewne zostanie użyta taka propaganda wtedy, kiedy już Parlament Europejski będzie nad tym debatował, typu pokazywanie nieszczęśliwych zwierząt w czasie ich zabijania w rzeźniach i tak dalej, i tak dalej. Być może nawet pokaże się pieski w Korei,
No oczywiście biały człowiek z upadającej Europy zapłacze gorzko nad tym i się natychmiast zgodzi na to, że oczywiście nie należy produkować żadnego mięsa z zabitych zwierząt. I tutaj drugi aspekt jest taki, że oczywiście to jest uderzenie przede wszystkim w dwie sfery. W producentów żywności pochodzące od zwierząt, czyli producentów mięsa, gdzie oczywiście w szerszej perspektywie to jest katastrofa dla tych ludzi, dla przemysłu, dla gałęzi gospodarki i również dla rodzin w sensie społecznym, z wszystkimi tymi, którzy współpracują z wytwórcami mięsa, i uderzenie szersze w wszystkich ludzi, na których po prostu po podniesieniu tego podatku nie będzie stać na mięso. Przypominam, że na przykład w PRL-u w latach 70. te słynne, prawda, protesty 76-80 miały w tle podniesienie cen mięsa i wędli, prawda, że to było uderzenie, byli wszyscy oburzeni, uderzenie w tych, którzy nie mają pieniędzy, a partia się wyżywi. No i teraz jest dokładnie to samo, tylko że teraz nie partia się wyżywi, tylko wyżywią się neolewicowcy i wyznawcy ekologizmu, hipokryci, których oczywiście dalej będzie stać na to mięsko i będą sobie gdzieś tam na boku jedli, poza fanatykami takimi, których się puszcza na pierwszą linię, jak pani Spurek czy pan Kamins i im podobni. Także proszę państwa, kolejny etap szaleństwa zostanie wprowadzony w Europie nie przez krasnoludki, nie przez Marsjan, tylko przez tych, których wy i my, mówiąc szerzej, w sensie obywateli Europy, wybraliśmy. Pamiętajmy o tym, jak ważny jest nasz głos, żebyśmy nie wybierali szaleńców i zwykłych po prostu bałwanów, którzy chcą wprowadzić totalitaryzm zamiast normalnego życia opartego o normalne, tradycyjne wartości. Dziękuję. Tradycyjne wartości, ale miało być 1,5 minuty, kolego. Ja o tych Niemcach jeszcze powiem. To znaczy rzeczywiście, komuniści przechodzili na Trzecią Rzeszę, ale potem odwrotnie. Jak już Trzecia Rzesza upadła, to wracali do socjalizmu, do NRD i podobno byli najlepsi. To trochę złośliwie, żeśmy tutaj. Kolega Piskorski się wypowiadał na temat, co w trawie piszczy, bo ja już zapomniałem. Tak, jeszcze się nie wypowiadałem. Nie, kolega. No to się proszę wypowiedzieć. Tak. Ale ja się bardzo szybko wypowiem. To znaczy, ja nie mogę sobie odmówić komentarza i podzielenia się tą, w moim przekonaniu, dość radosną informacją, choć to takie trochę Schadenfreude, że podobno w dniu dzisiejszym, kilka godzin temu, aresztowany został przyjaciel Lecha Kaczyńskiego. Człowiek, no, bardzo egzotyczny, nie wiem już, czy obywatel świata, czy obywatel Ukrainy, czy obywatel Gruzji, czy obywatel jeszcze jakichś krajów innych. Generalnie zawodowy, kolorowy rewolucjonista, najmita w bardzo różnych miejscach na obszarze postradzieckim, no ale przede wszystkim to ten, który był takim serdecznym, młodszym, poklepującym po plecach przyjacielem Lecha Kaczyńskiego i wielu innych polityków PiS-u, a mianowicie Michail Saakaszwili, który jakimś dziwnym trafem, mimo że prawdopodobnie wiedział, że w Gruzji grozi mu wieloletni wyrok więzienia, na pewno aresztowanie i proces sądowy, stwierdził, że przyjedzie sobie do Batumi i poprze swoich zwolenników. No i rzeczywiście pojawił się w Batumi i według doniesień władz gruzińskich został aresztowany, a teraz uwaga, ten dość operetkowy dyktatorek Gruzji w latach swoich rządów, no, dopuszczał się między innymi takich rzeczy jak pobicia posłów parlamentu gruzińskiego, oczywiście tych opozycyjnych, jak rozganianie czy przekazywanie siłom porządkowym rozganiania brutalnego demonstracji przeciwko sobie, jak wreszcie wydatkowanie ogromnych pieniędzy między innymi na kosmetyczkę czy kosmetologa, bo bardzo dbał o swoją urodę. No taki typowy, nie obrażając bokassy może, ale taki bokassa Kaukazu trochę, chociaż oczywiście na swoją operetkową miarę, no ale przede wszystkim to radosna wiadomość, trochę Schadenfreude, ale to dlatego, że to przyjaciel i Lecha Kaczyńskiego i całego PiS-u, więc myślę, że mam nadzieję i życzę mu tego, że czeka go sprawiedliwy
proces w jego pierwotnej ojczyźnie Gruzji. Dziękuję. A pewnie koledzy z PiS-u powiedzą, że to długie ręce Moskwy sprawiły, że Saakaszwili siedzi. Czekam na to. A ja też z tej beczki krótko, proszę panów, Węgry zawarły układ z Rosją w sprawie gazu omijającego Ukrainę. I co się dzieje? Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wzywa ambasadora Węgier, żeby się tłumaczył z tego, że gaz idzie inaczej niż przez Ukrainę. U nas też się pojawiły głosy oburzenia, że Rosja odcina gaz i tak dalej, ale przecież myśmy powiedzieli wprost, nie chcemy dalszych układów z Gazpromem. To o co chodzi? Oczywiście Węgrzy bronią się znakomicie, powiedzieli, a co Ukrainie do tego, jaką trasą idzie gaz z Rosji na Węgry? I trzeba by zadać to pytanie również nam w sprawie Nord Stream. A co nam do tego, jak Niemcy będą gaz kupować z Rosji? Trzeba było wcześniej na ten temat się zastanawiać i się przyłączyć do projektu, albo w ogóle nie dopuścić do Nord Stream, będąc krajem tranzytowym, czyli że do Europy gaz by płynął przez Polskę. To nie było zbyt optymistyczne, ale proszę państwa, to się pojawiło dzisiaj, więc ja też odnotowuję tą węgierską i generalnie proszę zobaczyć, co my mamy z Grupy Wyszehradzkiej się stało. Konflikt z Czechami i Węgrzy, którzy zawierają układ z Gazpromem i omijają Ukrainę. Tragedia. I tym, nie wiem, optymistycznym czy nie, akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia za tydzień.